Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika po Elden Ring. Moi drodzy, jak widzicie, jestem tutaj na Kalith w Sanktuarium Bestii, ponieważ przyszedłem tutaj zdobyć naszą kolejną broń. Już taką broń, którą będę używał aż do samego Rykarda, myślę. Raczej nie będę nic z niego zmieniał. Ona jest naprawdę mocna i jest genialna pod właśnie taki build hybrydy siły i wiary. Dlatego jestem właśnie tutaj w Sanktuarium Bestii. W ogóle nie wiem, dlaczego Gwarang mi zniknął. Gdzie jest Gwarang? What the fuck? Coś mi się spierdzieliło, nie wiem, mniejsza. Odpocznijmy sobie do dnia. Mamy noc teraz, w tym momencie. I zabijemy sobie tego gargulca przed właśnie tym wejściem. Ten gargulec zrobi moją broń. On jest cholernie trudny. To jest taki sam gargulec jak ten, z którym walczyliśmy w poprzednim odcinku, tylko to jest ten pierwszy właśnie z halabardą i mieczem. No jedyną różnicą jest to, że ma 12,5 tysiąca HP, dlatego no trzeba na to uważać. Ciężko będzie po prostu go przebić i stąd też zrobiłem sobie broń, która zadaje obrażenia obuchowe, czyli dynamiczną buławę Noxów. Nie będę używał tego Weapon Arta, który polega na tym, żeby machać sobie tym takim kiślem, tylko po prostu będę chciał mieć jakąś broń obuchową. I ona ma dosyć szybko się ładują silne ataki, możemy atakować z wyskoku, możemy robić różne rzeczy. Załóżmy sobie, bo może w sumie ataki z wyskoku będzie chyba lepiej. No i poza tym ściągnąłem wszystko poza pieczęciem zabójców bogów i tak samo jeśli chodzi o zaklęcia, to zostawiłem sobie nałożone tutaj ten czarny płomień. Głównie dlatego, że przyzwę sobie mimika do tej walki. Walczyliśmy z tym gargulcem, poza tym i tak mój mimik prawdopodobnie zginie w ciągu, nie wiem, kilku minut. Dlatego chcę go tylko przyzwać tylko po to, żeby ściągnąć z siebie agro, chociaż na chwilę, żeby mi wystarczyło estusów. Bo moja postać ma dopiero 74 poziom i zdecydowanie ten gargulec, jak i ta część smoczych kurhan, jest zdecydowanie mniej więcej na przynajmniej 120 poziom. Ale chcę zdobyć broń i to też właśnie zrobimy. Mam nadzieję, że uda się zrobić to za pierwszym razem. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, jak to pójdzie. Na samym początku od razu oczywiście przyzwę sobie mimika. On nam zbierze troszeczkę zdrowia. Wezmę sobie HP i użyję butelki niesamowitej eliksiru. Dlatego też właśnie założyłem sobie tarczę 100% odporność na fizyczną, żeby mój mimik ewentualnie bronił się tarczą, jeśli będzie taka potrzeba. No i z gargulcem już wiemy, jak się walczy. On się nie różni, tak jak mówię, od tego pierwszego gargulca z halabardą. Kwestia jest tylko taka, że ma mnóstwo HP i ten jego atak dodatkowy z mieczyka zadaje naprawdę sporo obrażenia. No jak wspominałem, mimik jest to tylko po to, żeby troszeczkę ściągnąć ze mnie agro, zadać jakieś tam obrażenia, kiedy będzie miał chwilę. On nie ma zabić tego bossa, on ma mi tylko troszeczkę pomóc. Palium ukryta. Buławo jest dużo lepiej, mimo że ona jest tylko na plus 5, to i tak jest dużo lepiej niż w przypadku mojej kosy, która ma obrażenia tylko i wyłącznie praktycznie święte. No, mój mimik zaraz zginie, ale to nie problem. Wręcz żaden. Pięknie, uda się kolejnego kryta mu zasadzić. Mimik sobie naprawdę świetnie radzi w tej walce. A mimik już nie żyje. Teraz musimy walczyć solo. Ale to raczej nie powinien być problem. Abym tylko trafiał atakami, bo na razie jak widać jest kiepsko całkiem. Raz, dwa, atak. Raz. Atakuj. Spadł na dół. Niedobrze, niedobrze. Jak widzicie, czasami to fale ciężko jest uniknąć. Mamy dużo estusów, powinno się raczej udać. Tylko trzeba faktycznie grać w miarę spokojnie. Założył halabardę, jeszcze lepiej. Halabarda jest dużo łatwiejsza do uniknięcia. Szczególnie tego właśnie, te właśnie jego skoki. Pięknie. Skok, atak z wyskoku. Co zrobisz, kumplu? Już do mnie leciał? Tak. Szanuję, bardzo szanuję. Możemy zadać jeszcze mu silny atak jeden. Oj, kryta nie zdążyłem walnąć, bo byłem pod górkę.
niefortunnie. Jedynym minusem właśnie jest to, że ta arena jest dużo większa walki z nim, ale jest pod górkę. Trzeba się troszeczkę męczyć. Trafiłem? Nie ma problemu. Jest tylko się głupio nie wywrócić i będzie git. No i pięknie. I po jego pokonaniu otrzymujemy 88 tysięcy dusz. Bez żadnych boostów. No i oczywiście czarne ostrze gargulca. Broń, którą chciałem. I czarną halabardę. Czarna halabarda akurat jest kiepska, ale czarne ostrze jest wręcz genialne. No i teraz założymy sobie klasycznie z powrotem buklerz, który będzie mi służył cały czas. Do tego założymy sobie pieczęć zabójcy bogów. A jeśli chodzi o broń, to możemy nareszcie założyć nową broń. Jest to wielki miecz gargulca. Nie, jest to czarne ostrze gargulca. Jak widzicie, skaluje się od siły, od wiary. Wymaga 18 siły, 10 zręczności oraz 22 wiary. I co jest w niej właśnie ciekawe w tym mieczu, to mamy naprawdę fajny weapon art. Bo to jest taka fala, jaką właśnie on przyzywa. Która dodatkowo zdaje sporo obrażeń i plus jeszcze ściąga HP nam z przeciwnika. Przez jakiś czas, przez tam chwilę. Niestety będę musiał zmienić sobie seta, bo już nie mogę nosić tamtego swojego. Mając średni ciężar, do tego zostaniemy przy karyjskim secie. On jest w miarę lekki i jest naprawdę sympatyczny. Dobra. Możemy wrócić z powrotem do łaski, do okrągłego stołu. I zanim ruszymy jeszcze do Noxteli, ulepszymy sobie klasycznie mieczyk i wydamy wszystkie dusze, które mamy. Ten mieczyk klasycznie ulepsza się, jest to mieczyk unikatowy, skoro jak widzicie na broni nie mamy tutaj okienka, w którym możemy włożyć jakikolwiek popiół wojny, to jest to miecz unikatowy. A jeśli chodzi o kamyczki, mamy spokojnie do plus 6, nas możemy ulepszyć bez żadnego problemu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeśli chodzi o dalsze kamyczki, to w tym odcinku już w Noxteli znajdziemy naprawdę mnóstwo kamyczków, zarówno szóstek, jak i siódemek. I będziemy w stanie ulepszyć sobie tą broń już w tym odcinku na plus 9. Na plus 10 jeszcze nie, bo brakuje nam jednego kamienia ostatniego, którego można zdobyć, jeśli gramy online i robimy questy wszystkie po kolei. Ale nie chcę tego pokazywać, bo też nie każdy gra online i też nie każdy chce robić questy online. Głównie dlatego, że teraz jest mnóstwo cheaterów i naprawdę niektórzy potrafią wam zepsuć save'a. A jeśli chodzi o moje runy, to myślałem, żeby sobie dodać wszystko już w witalność, ale myślę, że na 38 punktach zostanę, bo tak czy siak mam jeszcze dwa punkty, 5 punktów z runy, dlatego wbijemy sobie dalej wiarę. Potrzebuję 30-40 wiary, przynajmniej potrzebuję, potem podbijemy sobie troszeczkę jeszcze siłę, żeby móc używać miecza z Rykarda, którego trzymamy właśnie, już niedługo. Dobra, jeszcze podbijemy sobie te 10 tysięcy dusz, żeby móc wbić jeden level. 13, ile daje? 10? 10 równo. Styknie? Nie styknie, brakuje mi 100. Ale dobra, jedyneczka. 200 dusz. Sztos. No i tym samym możemy wbić sobie kolejny poziom. 10 to 10. I teraz ruszymy już do Noxteli. Żeby tam ruszyć, to tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, Rani poszła sobie ze swojej wieży do wieży Renny, która znajduje się dokładnie w tym miejscu. Dlatego teleportujemy się do Królewskiego Obserwatorium. I pojedziemy sobie właśnie tam do tej wieży. Ogólnie jeśli chodzi o ten mieczyk, no to on przy okazji, moi drodzy, ma taki moveset Claymora. To jest właśnie fajne. Nie widzę, że to jest taki ala Claymore. Ma genialny popiół wojny, no i się z kolei jest zarąbiście od wiary. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych mieczyków pod wiarę, pod hybrydę wiary, jakiejkolwiek innej statystyki. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny. Polecam każdemu. Tylko jest ciężko go zdobyć, no bo ten gargulec ma mnóstwo HP. Odpalamy sobie konika, jedziemy właśnie tutaj do trzeciej wieży. Tam mieliśmy wieżę Seluvisa, obok była wieża Rani, a to jest wieża Renny. A już wiemy po samym rolorze, że Renna i Rani to jest jedna i ta sama osoba. Ona jest teraz otwarta, wcześniej była tutaj bariera, a dzięki temu, że sprogresowaliśmy jej całkowicie questa, to możemy tutaj wejść. W tym odcinku już raczej z innym bossem żadnym walczyć nie będziemy, bo Noxtara jest dosyć duża. I myślę, że zrobimy sobie w tym odcinku samą Noxtelę, mam nadzieję, że w ogóle się wyrobimy, a dopiero w przyszłym zaczniemy sobie jezioro z gnilizny. Po wejściu po drabinę na górę i jeszcze nie idźcie dalej, tylko odwróćcie się. Tutaj macie cały set właśnie Rani, które możecie zdobyć. Jest on fajny, głównie dlatego, że czapka śnieżnej wiedźmy zwiększa wam obrażenia od magii zimna. Wzmacnia magii zimna, jak widzicie.
Jest naprawdę spoko. Polecam dla każdego, kto gra pod magię i używa sobie tych właśnie zaklęć. Teraz wchodzimy na górę. I używamy teleportu. Po tepce jesteśmy w głównym korycie rzeki Einsel. Jeśli spojrzymy sobie na mapkę, zobaczcie, to jest tutaj od tej strony, gdzie byliśmy wcześniej pod Liurnią. Tu walczyliśmy ze Sterem, tu walczyliśmy z Drakonidem. Drakonid żołnierz Noxtelli i teraz właśnie tutaj jesteśmy po tej drugiej stronie. W tym miejscu. Zanim ruszymy dalej, od razu skręćcie sobie na lewo. Sorry, nie na lewo, tylko na prawo. Zbierzmy sobie tutaj z tej trumny miniatury rali. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Miniatura rali jest potrzebna, aby dalej sprogresować się questa, bo to jeszcze nie jest wszystko. To jest dopiero główna taka część, zrobiliśmy taką główną część dopiero. I teraz podchodzimy sobie do łaski i właśnie wykorzystamy tą laleczkę. Jeśli usiądziemy sobie teraz przy ognisku, automatycznie otrzymujemy nową opcję. Porozmawiaj z miniaturą rali. Na samym początku mamy tylko trzy kropki. Jeśli zagadamy do niej drugi raz, ponownie mamy trzy kropki, a za trzecim razem w końcu się do nas odezwie. Tak. A dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a service as recompense. Eliminate the name of Iwon. No i na razie nie mamy więcej dialogów. Kolejny dialog dodatkowy pojawi się przy następnej łasce, przy następnym ognisku. Ona będzie tam progresywnie z nami rozmawiać, jeśli będziemy do niej zagadywać przy łasce i w końcu progresujemy dalej. Jeśli chodzi o ten zły dzień, o którym ona wspomina, jest to właśnie klątwa, która została rzucona na Blytha, czyli będziemy walczyć z jego duchem, który jest naprawdę mocny, zaufajcie mi, ale raczej sobie poradzicie. Dobra, mamy to załatwione, nareszcie możemy zacząć progresować. I teraz, na samym początku, tutaj niestety konia przyzwać nie możemy, jest to też Legacy Dungeon, mamy sporo tych tutaj właśnie tych górników kamiennych, ich sobie zostawiamy w spokoju. Idziemy dalej i pierwsze co musimy zrobić to dotrzeć do tamtego typa, do tego Estela, Astela, już nie pamiętam jak go się nazywał. Możemy schować się za drzewami, za skałkami, a może jednak za drzewami, nie? Po prostu do niego szybko podbiegamy. Tutaj za tym, za posągiem możemy się schować. No i klasycznie ścigacie mele, tu podchodzimy i zaczynamy go atakować w łeb. Ach, nie jest, akurat musiał to użyć, no. Podbiegamy i walimy go z atakami ze skoku w łeb. Po zabiciu otrzymujemy automatycznie ponury kamień kowalski 7, kilka dusz. No i teraz jeśli macie chęć, to możecie sobie wrócić do okrągłego stołu i z racji tego, iż w Kelic zdobyliśmy 8 i 9, to możemy sobie już teraz ulepszyć broń na plus 9. Proste, fajne, jak najbardziej. Ale zanim tam skoczymy, to jeszcze chwila. Teraz pójdziemy sobie na lewo i pozbieramy sobie kilka przedmiotów tutaj. Na samym starcie warto zbierać te konwalie, bo to są już szóstki. W tym odcinku również uda wam się ulepszyć jakiekolwiek prochy na plus 10. To wam da też ogromnego boosta. No i idąc kawałek dalej jeszcze na ziemi zbieramy złoty run 7. A tutaj za górnikiem podnosimy odłamek ludzkiej skóry. Zanim pójdziemy dalej, bo to ta droga jest, żeby progresować dalej ten cały level, na lewo możemy sobie pójść po kilka przedmiotów i to też polecam również zrobić. Przy tym ciele mamy kamień kowalski 4, tutaj też sporo innych kamieni kowalskich zdobędziecie. I naprawdę bardzo dużo ponurych. Idziemy dalej na lewo. Koło tego kwiatka zgarniamy kamienny klucz. Nie walczymy z tym. To ma mnóstwo HP, nie daje nam nic poza kilkoma dusz i tyle. Mamy jeszcze tutaj właśnie upiorną konwalię 6 i zaraz koło tych dwóch górników
znajduje się jeszcze... Znajdują się prochy glinianego człowieka. To jest już wszystko, możemy teraz na spokojnie wracać. Tam, gdzie zabiliśmy Estela. I schodzimy na dół do gniazda mrówek. A, zapomniałbym, jeszcze tutaj przy ściance mamy jeden przedmiot, sorry. Jest to Sotrun 7. Biegniemy dalej. Klasycznie polecam zbierać wszystkie upiorne konwalie. One pozwalają wam uczyć każde mocne prochy. Jest jedna siódemka już. I tutaj jeszcze koło górników, po prawej stronie mamy jeszcze jedną upiorną konwalię. Kolejna siódemeczka. Jeśli to wszystko zebraliście, to możemy zejść na dół. I wchodzimy ponownie do gniazda mrówek. Uwaga, na początku sobie warto ściągnąć uwagę tych mrówek. Ach, kto gówno pluje, no. No nie, i chyba zginę. God damn it, naprawdę? No nie mówcie mi, że zginę na mrówkach. No prawie. Efekt miecza ten jest fajny, bo właśnie nakłada też efekt takiego... tego czarnego płomienia, który wysysa również zdrowie z przeciwników. I jeszcze póki co, może nie zadaje tak dużo obrażeń. Ale to głównie dlatego, że mam raz, że mam jeszcze mało w miarę tej wiary. Przydałoby się mieć przynajmniej z 40. No a dwa, że mieczyk jest jeszcze dopiero tylko i wyłącznie plus 6. Jak będzie na plus 9, 10, to będzie miażdżył wszystko. Na ciele piguły. Idziemy dalej, mamy kolejne mrówki, tym razem ze skrzydełkami. Szybciutko je sobie zabijemy. I od razu idzie kolejna mrówka. Na tą mrówkę uważajcie, jeśli będziecie atakować ją z przodu, nie zrobicie jej właściwie nic. Mogę wam pokazać. To jest taka, no, mocna ala tarcza. Tą jej głowę będziecie w stanie zdobyć i właśnie ona wtedy będzie też również tarczą, dlatego... Już w tym odcinku właściwie to zrobimy. Obchodzimy dookoła i atakujemy. I teraz zbieramy przedmioty. Jednym z nich jest smart do tarczy, a drugi jest całkiem przydatny. 8 run złotych 10. Dziesiątki daje 5000 dusz, czy też run, no to mamy razem 50 tysięcy. Schodzimy na początku na lewo. Tym razem wrócimy już do znanej nam wcześniej lokacji. Jest też tutaj takich kilku szamanów. Klasycznie na początku ubijcie ich. Szkoda waszego zdrowia. Aha, świetnie, że zostało ci jeden HP kumplu i trafiłem w ścianę. Idziemy dalej. Tutaj nie wskoczycie. Znaczy inaczej, da się tu wskoczyć, jeśli dobrze zbugujecie gierkę, ale i tak tu zaraz wrócimy, więc idziemy po prostu dalej. Skakujemy na dół. I tym razem wejdziemy sobie na górę tutaj tych ruin. Na dole tutaj wcześniej byliśmy, to jest właśnie te dno rzeki Einsel. Na dole jest, zobaczcie, kupiec, w tym miejscu z nim gadaliśmy. Tutaj też wisiał Astel i strzał do nas. Czy też Estel, nie wiem, zaraz zobaczymy, bo tutaj właśnie jest ta broń w tej skrzyneczce. Nie zapomnijcie sobie jej zebrać. Jest to naprawdę fajny mieczyk. Pod hybrydę inteligencji i siły. Astel, nie Estel, dobra. Skrzydło Astela. To jest zakrzywiony miecz, który zadaje split damage pomiędzy fizycznymi oraz magicznymi. Wymaga od nas 200 inteligencji, jest to po prostu zakrzywiony miecz. I mamy też mgławicę. Na pełni skrzydła zrodzoną magią, by wypuścić chmurę ciemnych gwiazd, która wisi przez chwilę, a potem wybucha. Naprawdę całkiem fajny mieczyk. Skakujemy tutaj po skałkach na górę. I wracamy się z powrotem do gniazda. Tą część mamy praktycznie załatwioną. I tutaj na ciele podnosimy kolejny ponury kamień kowalski 6. Teraz pójdziemy sobie na lewo i za chwilę dojdziemy do kolejnej łaski i wtedy raz pogadamy z Rani, a dwa cofniemy się do okrągłego stołu i lepszymy nasz mieczyk na plus 9. To nam da już ogromny boost. W tej grze przede wszystkim pamiętajcie, najważniejszą rzeczą jest ulepszać miecz, czy też wasz broń, waszą broń jakokolwiek, czy też jakąkolwiek waszą broń, a dopiero potem zajmować się statystykami. Dlatego zazwyczaj pakujemy statystyki tak, żeby móc nosić miecz,
a potem walimy głównie witalność, żeby móc cokolwiek przeżyć, albo umysł, jeśli potrzebujemy więcej punktów skupienia. To już zależy tylko i wyłącznie od was. Schodząc dalej, po prawej stronie mamy jeszcze jedną konwalię, to jest chyba siódemka. Szóstka. I przechodzimy przez drzwi dalej. Wchodzimy do Noxteli Wiecznego Miasta. To jest całkiem spora lokacja też po części. Musimy przeszukać sobie całą górę, potem cały dół i dopiero potem progresować dalej do Jeziora Zgnielizny. Ale ja wam postaram się pokazać w miarę taki sympatyczny route, jak to zrobić, zebrać wszystko i jednocześnie nie wracać się 15 tysięcy razy w dane miejsce. Skakujemy sobie na dół. Mamy też tutaj kapłanki Noxu, które jeżdżą na mrówkach, czyli musimy zabić dwóch przeciwników naraz. No i mamy łaskę. Jeśli do niej przysiądziemy, możemy pogadać z Rani, zobaczymy, czy ma nowy dialog. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. I turned my back the baleful. No i teraz wiemy, że Blight przez to właśnie, że on dołączył jako wasal do Rani, ale no, miał nałożoną na siebie tą klątwę tego cienia zabójcy. I z racji tego już teraz Rani chce zmienić swoje przeznaczenie i faktycznie chce sprowadzić na ten odbudować ten świat cały od nowa, no to po prostu Blight w pewnym momencie jego klątwa się odpali i będzie chciał zabić Rani. Też w tym przypadku akurat lalkę Rani. No ale lalkę mam ja, czyli to my będziemy musieli z nim walczyć. To też musimy zrobić. Dobra, ma jest to załatwione, to teraz możemy się wrócić do okrągłego stołu. I nareszcie ulepszymy sobie broń na plus 9 i będziemy mieli ogromny power spike. Zobaczmy teraz, na samym początku mamy 545 obrażeń z naszego miecza, a jeśli go ulepszymy na plus 9... wzmocni oręż, plus 7, plus 8, plus 9. I teraz zobaczmy jeszcze teraz nasze skalowanie. Obecnie jest C od siły i będzie C od siły, jak go podbijemy jeszcze trochę. Wiara jest cały czas D. Dlatego będzie trzeba troszeczkę jeszcze, moi drodzy, zobaczcie, podbić siłę, żeby wzmocnić sobie jeszcze obrażenia. Ale jeśli chodzi o nasze obrażenie, mamy 676, ponad 100 więcej. Masakra. Pięknie. No i klasycznie wracamy raz jeszcze do... tutaj do Noxteli. No i dobra. Teraz jeszcze przy okazji przydałoby się założyć sobie kilka tutaj inkantacji, które mogą mi się przydać jak najbardziej, bo zużyłem, wcześniej ściągnąłem, żeby mi mógł atakować tylko jedną inkantację, a nie 50 różnymi. Założymy sobie to. Wybuch szału jest genialny. I przy okazji będzie można założyć sobie... możemy zobaczyć te zamarznięte włócznie błyskawic, mogę wam pokazać, jak to działa. Nic specjalnego, ale w sumie jeśli chcecie, czemu nie? Poza tym chyba nic ciekawego więcej tutaj na razie nie mamy. Mamy sporo innych zaklęć, ale żaden mi się chwilowo nie przyda. Będę musiał sobie jeszcze troszeczkę inkantacji fajnych poszukać. Już niedługo, bo tak naprawdę na Altus zdobędziemy naprawdę kilka fajnych inkantacji. Dobra, jeśli chodzi o progresowanie Noxteli, no to klasycznie polecam na początku wyczyścić górę, bo jak przejdziemy sobie całą górę, to potem zjeżdżamy windą na dół i wracamy z powrotem na dolną część. I też z dolnej części progresujemy dalej. Dlatego na samym początku od łaski idziemy na lewo. I tutaj w ruinach mamy magiczny smar. I tym samym możemy po schodach wejść na górę i progresować level. Będzie to kilka kapłanek Noxu. Na samym początku przejdźmy sobie na prawo. I wchodzimy do pomieszczenia. Ona się patrzy w naszą stronę. Teraz zadajemy 1000 obrażeń. 1000 obrażeń. I jeszcze przy okazji ten ogień bije procentowe obrażenia od HP.
Więc na bossy to jest naprawdę mega, mega fajne. Im więcej HP ma przeciwnik, tym więcej będzie otrzymywał obrażeń. Po zabiciu jej po prawej stronie mamy skrzyneczkę, otwieramy sobie. Otrzymujemy mrówkową tarczę. No i to jest właśnie ten łeb tej mrówki, o której wam wspominałem przed chwilą. Jeśli chodzi o tą tarczę, mamy przy okazji możliwość uderzenia tą tarczą i ona nakłada truciznę na przeciwnika. Naprawdę całkiem ciekawa tarcza. Jest to wielka tarcza, ma 63 stabilności i 100% obrony fizyczne. Jak na wielką tarczę jest naprawdę ok. I też zwiększa nam odporność na truciznę. Po tej stronie to by było tyle. Możemy wchodzić jeszcze wyżej. Schodzi do nas kolejna kapłanka Noxu. Tutaj będą schodzić do was takie właśnie łezki. One są elektryczne. Po ich zabiciu będą wybuchać elektrycznością. Poczekajcie sobie chwilę, nie zaczną schodzić powoli na dół. Tutaj zgarniemy sobie wachlarz sztyletów. One będą się tak jakby ala kolejkować i możemy sobie zabić sztukę. Od razu się wycofać, bo wybuchnie. Jeśli macie troszeczkę szczęścia i one się dosyć blisko siebie będą schodzić na dół, to same będą się zabijać nawzajem. W taki sposób. Jest to całkiem satysfakcjonujące, wręcz jak domino. I tylko stoicie, liczycie sobie duszę. Piękne. Po wejściu po schodach na górę, na samym początku skręcamy na lewo. Wchodzimy do kolejnego budynku. Mamy kolejne kisielki. Tylko uwaga, one mają tarczę przed sobą. To są takie właśnie falangi z Demon Souls. Czy też z Dark Soulsów. W namalowanym świecie Ariandel. Po zabiciu tego badziewa otwieramy kolejną skrzyneczkę. I zgarniamy dzwonek kulisty zbieracza upiornych konwali. I teraz możemy dzięki temu dzwonkowi kupować sobie konwali od plus 2, znaczy plus 3 i plus 4. Wcześniej jeden dzwonek znaleźliśmy z tymi konwaliami. Jedynki i dwójki. Teraz możemy kupować sobie czwórki, piątki, szóstki nawet, sorry. Więc naprawdę bomba. Wychodzimy z budynku, obiegamy ten cały budynek jeszcze z lewej strony dookoła. Bo mamy tam jeden ukryty przedmiot. Są to, moi drodzy, prochy łucznika. Wracamy teraz z powrotem. Wchodzimy po schodach na górę. Tutaj uwaga, kilka kisielków będzie siedziało na górze. Wchodzimy, cofamy się. Zabijamy, jak nie spadnę na dół. I z ciała zbieramy złoty rund 10. I teraz, zanim pójdziemy jeszcze dalej, skręcamy na lewo i wchodzimy do budynku, tylko ponownie będzie kisielek, tylko skaczemy, od razu biegniemy prosto i zatrzymujemy się. Możemy się odwrócić i go po prostu zabić. Otwieramy skrzyneczkę i zdobywamy kolejny ponury kamień kowalski 7. I co jest najlepsze, moi drodzy, to jestem w stanie w tym momencie jeszcze zdobyć kolejny ponury kamień kowalski 9. I brakuje nam tak naprawdę jeszcze tylko jednej ósemki, aby lepszyć sobie kolejną broń na plus 9. Aczkolwiek, tak czy siak, dopóki nie zdobędziemy tej broni, to nie musimy się tym martwić. A następną broń zdobędę dopiero po pokonaniu Rajkarda. A to znaczy, że będę musiał na początku wyczyścić całe Altus, całą górę Gelmir i jeszcze zrobić questline wulkanicznego dworu, więc trochę to mi czasu zajmie. Ale również wam pokażę, gdzie można zdobyć jeszcze jedną dziewiątkę. Wychodzimy na zewnątrz, biegniemy na lewo. Podnosimy kolejny złoty rund 10 i wchodzimy na górę. Zanim przejdziemy na prawo, to jest dalsza droga progresji, tam na górze już jeździ sobie kula, możemy przejść na lewo. I teraz tutaj. Możemy użyć kamiennego klucza, otworzyć sobie to przejście i w tym pomieszczeniu znajdziemy kolejne prochy. Niezbyt interesujące, niezbyt ciekawe, ja mam sporo kluczy, to wam po prostu pokażę, jakie to są prochy. Ale, uwaga! Bo tutaj mamy dwie kapłanki Noxu, które są dosyć mocne. Jeśli uda nam się dosyć szybko je zabić, to będzie fajnie, jeśli nie, no to mamy problem. I pamiętajcie, że one cały czas będą też od was uciekać, też nie wszystkim traficie. Jedna pokonana, możemy zabić drugą, możemy przy okazji zobaczyć, jak działa ta włócznia błyskawic. No, zadaje trochę obrażeń, ale czy było to warte? Biorąc pod uwagę, że ma naprawdę kiepski zasięg.
zawsze te 800 obrażeń, nie? Czemu nie? Ale też ściąga nam sporo naraz punktów skupienia. Po pokonaniu właśnie tych kapłanek możemy otworzyć skrzyneczkę i tutaj mamy te prochy. Nic ciekawego, nic specjalnego, są to prochy lalki nocnej służki rozszermierczyni. Są epickie, więc jeśli chcecie, śmiało bawcie się, testujcie, bo ja też wszystkich prochów nie ogarniam. Głównie dlatego, że po prostu prochów nie używam. I to jest ta różnica. Tutaj przez most idąc dalej, uważajcie, mamy właśnie tą całą słynną kulę. Raczej... starajcie się szybko uniknąć ciosu, bo was zabije szybko. Atakami z wysoko polecam atakować, bo to wam da kupić troszeczkę czasu. Kula będzie stać w miejscu praktycznie cały czas. Grunt to uniknąć pierwszego właśnie jej tutaj turlania się w waszą stronę. Albo użyć tej niesamowitego eliksiru z bańką, to was raczej nie zabije. No i klasycznie po pokonaniu kuli po raz pierwszy otrzymujemy łzy larwy. Tych łez tutaj znajdziemy naprawdę mnóstwo. Na moście ponownie złoty rund 10. I skręcamy na prawo. W lewo idziemy dalej. Na prawo mamy luta. Po tej stronie za budynkiem nic bodajże nie było poza łupiną. Ale jeśli wejdziemy do tego budynku, na samym końcu mamy skrzynkę. To też jest pułapka. Spójrzmy na górę. Mamy kolejną kulę. W tym przypadku zrzucenie kukry powinno wystarczyć. Powinno, to nie znaczy, że musi. I powinna kula spaść na dół. Tylko, że nie za bardzo jest chętna na spadanie na dół. Cholera, dobra, to zrobimy inaczej. Wchodzimy. I walczymy atakami z wyskoku. Pamiętajcie, ataki z wyskoku. Odsuwacie tym samym kulę do tyłu. I po jej pokonaniu otrzymujemy łzę larwę kolejną. Zaś tutaj w skrzyneczce... kolejna wielka, upiorna konwalia. Możemy wracać dalej z powrotem. I wchodzimy na górę tym razem. Na poręczy raz jeszcze będzie złoty rund, tylko uwaga, nie spadnijcie na dół. Złoty rund 10 i wchodzimy jeszcze wyżej. No, po wejściu na górę idziemy dalej na prawo. I od razu po lewej stronie mamy... kamień kowalski 6. Możemy się teraz cofnąć, tam dalej już nic nie ma. I wchodzimy do budynku. Tutaj uwaga, ponownie mamy kulę, tylko jeśli ta kula będzie cały czas wisić w powietrzu, to będą się respić kisielki. Ta kula już powinna spaść po użyciu kukry. Dokładnie. Klasycznie podbiegamy, ataki z wyskoku. Zabijamy szybciutko kulę. Możemy się teraz wycofać szybko, zanim, żeby nie zginąć tylko i wyłącznie. Teraz zajmiemy się kisielkami. Zabijcie sobie te, które świecą, błyskawicą, bo one powinny powybijać resztę. No i został się tylko jeden. Zabijamy i zbieramy łzę larwy, bo zabiliśmy kolejną kulę. Otwieramy skrzyneczkę. I zgarniamy ponury kamień kowalski 7. Kolejny. Teraz idziemy tutaj prosto. Po drodze przy schodach będziemy musieli zabić jednego żuka. Uwaga, będzie bieg do góry. Serio? Proszę nie uciekać, żuku. Pięknie. I po tym pytaniu otrzymujemy kolejny ponury kamień kowalski 6. I teraz musimy wejść do budynku. Mamy dwa kisielki, tylko to są już akurat łezki. One się zamienią w przeciwników. Niestety. Ja nie mam nic. Ja też się akurat skończyła cholerna mana i będę miał teraz problem. One. O, te srebrne łzy są naprawdę twarde. Uważajcie. Ten miecznik naprawdę bije ogromne obrażenia. Nie miecznik, nawet ten koleś z włócznią bije dużo. O nie, nie, chyba jest dobry. A może jeszcze nie? Dobra, wycofajmy się szybciutko. Na początku jeden, teraz możemy zająć się drugim. Dałoby się go sparować, tylko pytanie, czy je sparuje włócznie. Włócznia jest dosyć szybka. Szczególnie, że on tak podwójnie atakuje cały czas. Nie, nie, nie będę tego parował.
Nie ma sensu, szkoda mojego zdrowia. To będziemy go atakować atakami z wyskoku. Cholera jasna. No, przy starcie się nie przebije, no. No jest, pięknie. Wchodzimy do środka i zabijamy teraz tą kapłankę Noxu jeszcze. No, nie trafię, no. Milimetr zasięgu mi brakuje. I ze skrzyneczki, moi drodzy, zbieramy Księżyc Noxteli. Kolejny legendarny talizman potrzebny do achievementu. Ten Księżyc Noxteli jest akurat useless, moim zdaniem, bo on nam po prostu daje więcej miejsc pamięci, to tylko dwa. Nic, szczerze mówiąc, co byłoby wart naszego zachodu, biorąc pod uwagę, że i tak mamy naprawdę mnóstwo slotów pamięci w tej grze przez to, że mamy talizmany. Więc, znaczy talizmany, te całe naszyjniki. Jeszcze za tą skrzyneczką mam młode motyle, jeśli chcecie, możemy teraz wyjść na zewnątrz po prawej stronie. I wychodzimy na zewnątrz. Cała góra została wyczyszczona. Teraz musimy tylko zejść na dół. Mamy windę. Wchodzimy i zjeżdżamy. Po wyjściu z windy od razu mamy do zebrania tutaj złote nasiono, możemy sobie jak najbardziej zebrać. Teraz już na górze nic więcej nie mamy, możemy zeskoczyć na dół tylko, żeby zebrać jeden przedmiot i teleportujemy się do tamtej łaski pierwszej. Bo po tej stronie mamy wyczyszczone wszystko. Jest to kamienny klucz. Po lewej stronie, jeśli pójdziemy sobie dalej przy ścianie, będziemy na skałce, będzie kilka żuków, kisielków, ale nie ma sensu ich zabijać, po prostu. Wracamy do łaski Noxtela, Wieczne Miasto. Teraz pójdziemy sobie trzymając się prawej strony. Te mrówki, jeśli chcecie, możecie zabijać, tylko ja osobiście nie widzę sensu. Jeśli trafiłbym, to byłoby fajnie. Raz, że musicie się martwić właśnie mrówką, to dwa, że tamta menda będzie was biczem atakować z zasięgu. Dlatego właśnie o tym wspominam, że nie warto z tym głównym walczyć. Dostajecie za to trochę dusz, ale nie ma sensu. W prawej stronie mamy upiorną konwalię 7. Idziemy prosto do ruin. W ruinach będzie do zabrania kilka przedmiotów i będą jeszcze dwie kapłanki Noxu. Można się skradać, to jednej walniecie backstaba bez problemu. Oraz po prawej stronie święty smar ze sznureczkiem. I tej koleżance damy backstaba. O Jezu, nie mam założonej misericordii. Sekunda. Wytrzymaj jeszcze koleżanko chwilę. Gdzie ona jest? Halo, tu jest. Mik. Fuck! Przyszła droga już od razu. Załóżmy sobie miecz. Tutaj mam jeszcze kamień kowalski 6. Szkurde no. Z tym biczem i zasięgiem 10 km. No szkurde bela. Zabijamy badziewie, idziemy dalej. Trzymamy się dalej prawej strony. I wchodzimy do środeczka między ślimakami. Ich zabijać nie warto. Za zabicie tego ślimaczka otrzymujemy 200 dusz. I właśnie, jeśli mamy wolnobroń, to jest problem. Mamy przy okazji jeszcze jedną niebieską rosę. Jeden kawałek dalej, mamy jeszcze więcej ślimaczków. Podobnie nie zabijamy, chyba że chcecie, to możecie sobie dupnąć. Przechodzimy dalej. Tutaj z góry spadną kolejne ślimaczki. Zbieramy szybko kamień kowalski 6 i się wracamy. Teraz przejdziemy sobie na lewo. Wejdziemy po schodach na górę. A, tu jeszcze upiorna konwalia jedna jest. Cholera, no trzeba, bo przydałoby się to zebrać jednak, no. Oha! Okej. Okay. Właśnie patrzę, co się tutaj odwaliło, że nie trafiłem jej. No, come on. Zbieramy sobie jeszcze tutaj upiorną konwalię 7 i wschodzimy teraz po schodach na górę. Tutaj zdobędziemy już upiorną konwalię 9 i to wam już daje możliwość ulepszenia
jednego prochu na plus 10 chyba, bo powinniśmy ósemkę jedną znaleźć. Jeszcze ósemki nie mamy, to ósemkę znajdziemy jeszcze tutaj troszeczkę dalej. Zabijamy kapłankę Noxy jedną. Otwieramy skrzyneczkę. I zgarniamy upiorną konwalię 9. Teraz zeskakujemy na dół. Tam jeszcze mamy jeden przedmiot. Uwaga, te kisielki będą do was strzelać. Aha, świetnie. Zgarniamy sobie złote rund 10. Mamy jeszcze jednego właśnie jeźdźca na mrówce. Cofnijmy się. Cofnijmy się, zabijmy ją po prostu. Będzie łatwiej. Świetnie, że tamte gówno jeszcze do mnie strzela. Leżeć. Leczmy się. Biegniemy dalej. Zgarniamy upiorną konwalię 8. I teraz już możemy leczyć nareszcie. Proch. I tutaj mamy kolejną ósemkę. Biegniemy dalej. Zaraz za tym otwartym pomieszczeniem, w którym akurat nic nie ma poza złotą stonogą. Nie rozumiem dlaczego. To jest takie miejsce, w którym można było coś ukryć. Przechodzimy sobie za te pomieszczenie. Tutaj warto wybić sobie te kisielki. I zaraz obok tego budyneczku mamy ponury kamień Kowalski 7. I już tam niewiele zostało, już dosłownie jest końcówka. Wchodzimy sobie tutaj na górę. Mamy jeszcze dwóch jeźdźców. Apokalipsy. I tą windą będziemy zjeżdżać na dół. Ale my pójdziemy sobie jeszcze kawałek dalej. Na samym początku zabijemy jeszcze tą koleżankę jeźdźca. Ponownie, jeśli chcecie, nie jest to konieczne. Zbieramy piórną konwali 8. To jest żuk z estusami. Na manę, jeśli chcecie, to zabijcie go. I tutaj chcemy właśnie wybić te żuki. Żuki, kisielki. Jeden wystarczy, żeby wybić wszystkich dookoła. I po jej wybiciu zbieramy sobie niebiańską rosę kolejną. I to by było tyle. Całą górę, całą Noxtelę macie wyczyszczoną. Jak sobie jeszcze tu pójdziecie, macie dwie mrówki te z twardą głową, ale no łatwo na nich zginąć, a też nic nie dropią, dlatego skip, po prostu skip. W tych sosach mamy otwarty świat, więc tych mobów jest naprawdę ogromna ilość. Jeśli myślicie, że nie ma sensu ich zabijać, bo oni na przykład nic nie dropią, tylko po prostu stoją tam, bo stoją, no to lepiej sobie całkowicie zostawić. Wchodzimy do windy, zjeżdżamy na dół i przechodzimy do kolejnej części. Mamy następną łaskę. Odpalamy sobie, siadamy przy niej. Możemy wbić sobie jeden poziom. I jeszcze przy okazji pogadać z Rani, bo to już będzie ostatnia rozmowa przy łasce z Rani właśnie. Even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for Imperium, he was a colossal failure. On the part of the two fingers, Blythe and EG both. Art willing to give too much to me. Yet, they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Ah,
Should I add thee to the list? Another one, kind of heart. As kind of heart as they. Ah, this form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou's heard. Forget. No i tyle. Więc na razie od niej już nie wyciśniemy dosłownie, jeśli chodzi o dialog. To jest właśnie taki smutny trochę wątek po części, ale też moim zdaniem jeden z najlepszych w całej grze. Głównie dlatego, że no mamy całkowicie nowe zakończenie, całkowicie inne zakończenie i też jeśli będziemy szli dalej przez całą grę, to zrozumiemy, dlaczego Rani nie chce służyć dwóm palcom. Od razu po lewej stronie, jeszcze przy łasce, mamy kolejną upiorną konwalię 9 i tyle z tej strony. Możemy iść teraz głębiej, dalej. No i tutaj, moi drodzy, uwaga, bo automatycznie zacznie się walka, ponieważ przyjdzie Blythe i będzie chciał zabić Rani. Znaczy, to nie sam Blythe, tylko jego klątwa, jego dusza. Uwaga, jeszcze przy okazji po drodze mamy tutaj kilka tych frajerów. No, bazyliszki, o, oaś, tego mi brakowało. No już nie muszę mówić, jak bardzo ujowe są te gówna. Po ich zabiciu zgarniamy sobie jeszcze dwa przedmioty, jednym z nich kamień kowalski 4, drugi zaś kamień kowalski 5. No i idąc kawałek dalej, automatycznie zaatakuje nas cień Blytha. Już się respi, cień zguby i Rani będzie miała dialog. O, Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Uwaga, jeśli chodzi o tą walkę, jak widzicie, jego miecz dodatkowo ściąga nam procentowo HP. Leczy się tylko raz, dlatego jeśli chodzi o tę walkę, proponuję cofać się do tyłu i baitować właśnie te skoki i atakować z wyskoku. To jest zdecydowanie najlepszy sposób na walkę z tym Blythem. Cały czas cofamy się do tyłu. O Jezu, nie miałem staminy, chciałem poczekać, aż się zregeneruje do końca. Cofamy się do tyłu na sprincie najlepiej, czekamy, aż do nas skoczy i wtedy my atakujemy. Nie bijcie tak po prostu go na ryj. Teraz. Fajnie, że mi pad nie zadziałał. Dziękuję ci, padzie. Ponownie to samo. Skok, atak. Skok z atakiem, ponownie cofamy się. Będzie skakał i on spróbował złapać. Uwaga. Lepiej to przerolować, zdecydowanie. Trafię czy nie trafię? Trafiłem, pięknie. No i po. Dajcie. My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. No i Rani zniknęła. Otrzymaliśmy poczcony klucz do skrzyni. Jeśli chodzi o ten klucz, to możemy sobie przeczytać jego opis. Klucz porzucony przez księżycową księżniczkę Rani wraz z jej ciałem. Otwiera skrzynię skarbów przekazywaną kolejnym karyjskim księżniczkom. Podobno znajduje się w wielkiej bibliotece Railu Kari wraz z matką Rani, Renalu. To była właśnie ta skrzynka, którą mieliśmy zamkniętą na arenie walki z Renalą. Po pokonaniu właśnie Blytha możemy teraz iść dalej. I zjeżdżamy windą jeszcze niżej, już do samego jeziora Zgnilizny. Jezioro Zgnilizny zrobimy sobie dopiero w następnym odcinku. Teraz będziemy kończyć, teraz się tylko wrócimy w dwa miejsca i będzie pora zakończyć odcinek. Jezioro Zgnilizny, jak ja tego nienawidzę. Jest tu jeden boss jeszcze na samym tym jeziorze, ale zanim to skoczymy, to warto będzie się troszeczkę do tego przygotować, ale to dopiero w następnym odcinku. Odpalmy sobie tylko łaskę i zejdziemy sobie na dół, aby zebrać mapę. A dalej iść rano na razie jeszcze nie będziemy. I w tym miejscu właśnie znajdziemy kolejne dwa ponure kamienie kowalskie 8. Jeśli chcecie wiedzieć, jeden z nich znajduje się tutaj w tym miejscu, albo w tym, chyba w tym, zaś drugi znajduje się w tym miejscu. Dlatego no ponownie będziecie mogli zrobić sobie sporo broni. Po przejściu tej lokacji będziemy walczyć z Astelem, a potem przejdziemy sobie, wyjdziemy na zewnątrz, na górę,
Dokładnie w tym miejscu, właśnie gdzieś jest arena walki z Ostelem. Wyjdziemy sobie tutaj na ostatnią już część Liurni i będziemy mieli do zrobienia raz wieżę magów, która znajduje się w tym miejscu. Jest całkiem skomplikowana, ale daje nam legendarną jedno zaklęcie. Druga, też potrzebna achievementu. Drugą rzeczą będzie tutaj zamknięte więzienie, w której spotkamy Tisha. Jest to mistrz gildii zabójców. To jest też legendarny proch, jest potrzebny do achievementu. No i mamy jeszcze jednego bossa tutaj przed wejściem właśnie do tej całej świątyni, do tej kaplicy. I jeszcze w tym miejscu, gdzieś bodajże tutaj albo troszeczkę niżej, będzie też sporo kamieni kowalskich do zebrania. Siódemki, ósemki i szóstki chyba. Dlatego to akurat jest naprawdę fajnie zrobić teraz. Dobra, ale to dopiero w następnym odcinku. Teraz wracamy do biblioteki Rai Lucarii. I możemy otworzyć sobie skrzyneczkę. I otrzymujemy pierścień ciemnego księżyca. To trzeba zrobić zanim jeszcze pójdziemy do Rani. Aż tam na samą górę. Polecam to zrobić teraz, żeby o tym nie zapomnieć. I ten pierścionek. Jest to pierścionek z ołowianym księżycem w pełni. To symbol przysięgi zimna. Podobno księżycowa księżyczka Rani podarowała go małżonkowi. Rani jest niebianko, co znaczy, że jej małżonkowi przysługuje tytuł władcy. Po wewnętrznej stronie wygrawione ostrzeżenie: kimkolwiek jesteś, nie zabieraj stąd kręgu, niech samotność poza nocą będzie tylko moja. No i ciekawie mnie w sumie, bo gram postacią kobiety. Pytanie, czy będę mógł faktycznie poślubić Rani. Bo tak jest jedno z tych zakończeń właściwie. Jeśli chodzi o prochy, jeśli nie lubicie mimika, bo wam nie pasuje, chcecie kogoś innego, kogoś, kto nie jest zależny od waszych umiejętności, czy też od waszej postaci, to w przyszłym odcinku znajdziemy kolejne najlepsze prochy zaraz po mimiku. Chociaż teraz jak on dostał nerfa, to może nawet i lepsze prochy od mimika będzie to właśnie ten cały Tisz. Na razie sobie jeszcze nie ulepszajcie, jeśli nie chcecie, bo i tak musimy jeden proch ulepszyć do plus 10 do achievementu, ale pokażę w przyszłym odcinku, jak zdobyć jeszcze jeden inny proch. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie, a ja żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się, cześć.